We wtorek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni odbyła się konferencja dotycząca rodzin zastępczych. Konferencja jest jednym z etapów projektu realizowanego przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny. Były 4 imprezy plenerowe też o tej tematyce i ostatnia odbędzie się 12 grudnia, która jest imprezą podsumowującą i zamykającą projekt. W czasie trwania projektu odbywały się dyżury specjalistów, gdzie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, mając jakieś pytania, wątpliwości, mogły porozmawiać ze specjalistami, z psychologiem, pracownikiem socjalnym i z pedagogiem. W spotkaniu oprócz urzędników i pedagogów wzięli udział również rodzice zastępczy. Zapytaliśmy jednego z nich, co to znaczy być rodzicem zastępczym. Jedno zdanie najtrafniej określi bycie rodzicem zastępczym. To wcale nie teorie, to wcale nie jakieś mądre książkowe wyrażenia. Po prostu bycie rodzicem zastępczym to jest normalne bycie rodzicem. Dla mnie nie ma różnicy między moją córką, którą urodziłam prawie 20 lat temu, a tą, którą, dla której jestem niby matką zastępczą. Od momentu, kiedy ona powiedziała do mnie pierwsze słowo mama, poczułam, że to jest moja córka, której nie oddałabym nikomu, chyba że jej biologicznej rodzinie, jeśli zaszłaby taka potrzeba, ale ta biologiczna rodzina w ogóle nie utrzymuje z nią kontaktu, więc myślę, że nie ma tutaj o czym, nawet czego rozważać w tej sytuacji. Ona powiedziała mi kiedyś, wiesz mamo, ja czuję się tak, jak gdybyś ty mnie urodziła, a ty? Ja też czuję się tak, jakbym ją urodziła. Instytucją, która rekrutuje rodziny zastępcze, jest PCPR. Niestety liczba dzieci, która można objąć tą formą opieki, jest większa niż liczba rodzin, które mogą je przyjąć. Aktualnie mamy w powiecie wrzesińskim 75 rodzin zastępczych, w których jest umieszczonych 109 dzieci. Czy jest zainteresowanie? No, myślę, że nie jest duże zainteresowanie. Raczej mamy kłopoty z pozyskaniem nowych rodzin zastępczych.